Każdy z Was na pewno był kiedyś chrzczony, prawda? Tak. Pamiętacie, na czym to polega? Tak. Nie. Na czym? Nie. Proszę. Że mama trzyma dziecko, a ksiądz... Polewa wodą. Tak, tak samo było z Mieszkiem. Mieszko był księciem Polski. Na początku był poganinem. A co to znaczy, że ktoś jest poganinem? To znaczy, że nie wierzy w Boga. A Mieszko miał sobie wziąć za żonę Dobrawę, która wierzyła w Boga. No to prosił ją, kiedy prosił ją o rękę, ona mu powiedziała: Mieszko, ale ty najpierw musisz zacząć wierzyć w Boga, inaczej za ciebie nie wyjdę. No to Mieszko tak myśli, co on ma zrobić? No dobra, no to wezmę ten chrzest, przyjmę ten chrzest. Ja wybieram jedną osobę, to najpierw może zaczniemy od tego, kim był Mieszko? Księciem. Super, brawo. Czy wiecie, co to jest patriotyzm? Albo kto to jest patriota? Patriotyzm, patriota? Tak? To jest ktoś taki, który jest wierny. Obyczają. Też, tak? Macie jeszcze jakieś pomysły? To może być patriota? No. Może pomaga? Tak, dobrze. Ty jeszcze? No. Robię wszystko, co jest dobre? Też. Wiecie mniej więcej? Patriota to jest ktoś taki, kto dla swojego kraju może zrobić wszystko. Wiecie, to jest ktoś taki, kto... A to ja. A czym jest dla Was Polska? Czym jest dla Ciebie Polska? Mieszkanie. Super. Ojczyzną. Ojczyzną, właśnie, super. Kto ty jesteś? Kurek mały. Jaki znak twój? Kurek biały. Gdzie ty mieszkasz? Między szymi. W jakim kraju? W jakim kraju?